Czy problemy rolników z Ostródy i w ogóle postulaty, pytania, które pan dzisiaj usłyszał, one są odzwierciedleniem problemów całokrajowych, czy to są takie problemy lokalne? No jest jakaś specyfika w gospodarce rolnej województwa warmińsko-mazurskiego. Wiemy, że to są tereny popegeerowskie. Tutaj chcę uspokoić, uspokoiłem podczas spotkania, że ta ustawa wprowadzana o kształtowaniu stroju rolnego, ona zahamuje spekulacje, natomiast na pewno rolnicy, którzy chcą uczciwie gospodarować, przenosić własność, nie będą mieli żadnych, moim zdaniem, żadnych problemów. Natomiast jeśli chodzi o rynki rolne, no to mamy problem w całej Europie. Przepraszam, rynek mleka, wieprzowiny, jadę do Brukseli w poniedziałek, tam będziemy zabiegali o nowe instrumenty. Niestety tutaj Unia w tym obszarze się nie sprawdza, nie jest realizowany traktat z Unii Europejskiej. No to trzeba zabiegać. Prosiłem rolników, żeby włączyli się. Widzi pan, co się dzieje we Francji, kraj, który ma taką tradycję, i to rolnicy wychodzą na ulicę, bo niestety ta polityka prowadzona przez Komisję Europejską, ona jakaś poszła w innym kierunku. Nie ma instrumentów zapobiegających kryzysom.